Kłopot z ciemnością na ulicach to skutek zarządzania wiceprezydenta Arkadiusza Banaszka, który wymyślił późniejszą godzinę zapalania miejskich latarni. Jego miejsce zajął Radosław Stępień, który zapewnia, że widzi problem i ma wolę jego rozwiązania. Pieniądze na oświetlenie miasta Łodzi są, tu uspokajam i Fundację Fenomen, i grupę pewnych osób, i wszystkich, którzy wystąpili z tym pytaniem. Nie sądzę, aby groziły nam ciemności. Tymczasem grupa pewnych osób twierdzi, że miejscy urzędnicy opowiadają o braku pieniędzy na uliczną elektryczność. Takie informacje, łącznie z wyszczególnieniem, do kiedy wystarczy w miejskiej kasie pieniędzy na oświetlenie, GPO otrzymało w magistracie. W zasadzie światło powinno zgasnąć całkowicie w Łodzi już 2 listopada, ponieważ wtedy skończą się nam fizycznie pieniądze na oświetlenie miejskich ulic. Każdy może zobaczyć, co się dzieje na ulicach Łodzi teraz, kiedy słońce już jest blisko horyzontu albo już wręcz zajdzie i jak wyglądają w tym momencie ulice w Łodzi. Jest po prostu ciemno. Zgodnie z ideą protestującego ugrupowania należy powrócić do dawnego systemu zapalania ulicznych latarni, które uruchamiano w czasie dopasowanym do momentu zapadania zmroku w poszczególnych miesiącach.